W tej chwili oddaję głos Grzegorzowi Braunowi. Proszę bardzo, Grzegorzu. Szczęść Boże, kłaniam się. Daj Boże. Tu obecnym i nasłuchującym przez internet, o czym tu mowa będzie. Ja na początek chciałbym bardzo podziękować za te konferencje i za cały dorobek poprzednich. Dziękuję i proszę o jeszcze te książki, które tutaj tak skromnie zaprezentowane, warto je pokazać, bo to już jest dorobek właśnie. To już jest cały cykl. 5 książek z konferencji. To jest nowa historiografia polska. To jest nowy rozdział, nowe słowo w polskiej historiografii. Te konferencje dotyczące początkowo spraw bardziej wewnętrznych, krajowych, ale także w szerszym kontekście europejskim i dochodzące do kłamstw założycielskich aktualnego porządku świata. Te kłamstwa są skoncentrowane, zogniskowane w dziejach II wojny światowej. Kto naprawdę ją rozpętał? Jacy są jej realni zwycięzcy, o czym przed chwilą wspomniałeś, Rafale, to są sprawy przykryte do dzisiaj zasłoną dymną, postawioną przez, no właśnie, realnych zwycięzców II wojny światowej. Do dziś obowiązuje kłamstwo stalinowsko-rooseveltowskie o przyczynach i skutkach II wojny światowej. Chwała Bogu, właśnie na tych konferencjach to kłamstwo bardzo szybko się kruszy, zasłona dymna się rozwiewa i nawet wcale nie trzeba jakichś do tego specjalnych wysiłków. Po prostu wystarczy słowo prawdy, wystarczy odnoszenie się do faktów. Bardzo dziękuję wszystkim referentom, którzy po prostu opowiadają tutaj pasjonujące rzeczy, często po raz pierwszy wprowadzając na rynek polskiej myśli historiograficznej, politycznej, wprowadzając na przykład lekturę, już nie uzupełniającą, ale po prostu obowiązkową. Chciałbym to podkreślić, że historia jest, a nie powinna być sferą przekonań, więc w dużej mierze wiary, a powinna być sferą, w której liczą się fakty. No właśnie, skoro historia, to znaczy, że to już minęło, to znaczy, że w mniejszym stopniu powinniśmy być zdani na jakieś hipotezy i domysły, a w większym stopniu powinniśmy być skoncentrowani na tym, co rzeczywiście zaszło. Otóż tak nie jest. Zła historia, co szereg razy powtarzałem, także i właśnie telefonicznie łącząc się z uczestnikami poprzedniej konferencji, zła historia jest matką złej polityki. To diagnoza Józefa Szujskiego, jeszcze w XIX wieku sformułowana, sprawdziła się w wieku XX i potwierdza się w wieku XXI bardzo jednoznacznie. Zła historia jest matką złej polityki. Fałszywe rozpoznanie przeszłości skutkować nie może, ale nawet koniecznie musi skutkować fałszywymi prognozami przyszłości, a zatem błędnymi decyzjami, które podejmujemy dzisiaj. I polska polityka tak właśnie jest robiona. Jest to robiona od już nie lat, ale od pokoleń, przez kolejne generacje. Polska polityka jest robiona po omacku w najlepszym wypadku, bo jest, można powiedzieć, coś bardziej nawet poczciwego i coś bardziej uczciwego w robieniu polityki przez ludzi, którzy nie wiedzą, na jakim świecie żyją i nie wiedzą, co ich trafiło. Gorzej jest, kiedy nie wiedzą, ale operują całym zespołem urojeń.
urojeń dotyczących przeszłości, a jeszcze gorzej jest, kiedy szerząc te urojenia, sami pozostają cynicznymi kłamcami, przekonanymi, że to lud, naród, wyborcy muszą być obrabiani, obsługiwani takimi narracjami, bardziej w duchu żydowskiej Haggady niż w duchu cywilizowanej łacińskiej historiografii, dziejopisarstwa. Myślę, że ten duch dzisiaj dominuje w tych właśnie trzech kategoriach. Dają się usystematyzować, dają się zmieścić ludzie stojący dzisiaj na narodu czele. Albo kompletni ignoranci, oderwani od rzeczywistości i Bóg z nimi. Ci może są najmniej winni w tej sytuacji. Albo też ludzie głęboko wierzący w historię, którą samym sobie opowiadają, którą odziedziczyli najczęściej, jak to się mówi, po przodkach. Odziedziczyli przekonanie, że na przykład insurekcjonizm jest polską specjalnością i że insurekcjonizm jest istotą polskiego ducha i ma być busolą i wyrocznią w polskiej polityce. I ci drudzy są po prostu ignorantami niebezpiecznymi, są szaleńcami. No i trzecia kategoria rozgrywających cyników, którzy całkiem już nieźle się orientują, że to, co tam się dzieciom opowiada, dzieciom małym i dzieciom dużym, także na wyższych uczelniach, co się opowiada o przeszłości Polski, o tym, że właśnie na przykład koniecznym warunkiem odzyskania niepodległości przez Polskę było periodyczne ponawianie narodowego harakiri. Otóż cynicy wiedzą, że to niekoniecznie tak jest rzeczywiście, ale sami nawet czasem mówią, no tak, ale nie można tego wszystkiego demontować, nie można tego wszystkiego rewidować, dekonstruować, dlatego, że naród tego potrzebuje. Ja wiele razy słyszałem takie hasło w rozmowach, w których właśnie dochodziliśmy do punktu, w którym dżentelmeni już o faktach nie powinni dyskutować i wtedy zawsze ostateczna odpowiedź, rubież, na którą cofał się polemista niezdolny do polemiki na gruncie faktografii, wtedy mówił, no tak, ale naród tego potrzebuje. Naród potrzebuje rzekomo legendy. Tak, potrzebuje teorii dorobionej do pomyłek, błędów, zaniechań. No i cóż, próbują się wydobyć z tej pułapki w kolejnych pokoleniach, od XVIII przez XIX, XX wiek, próbują się z tej pułapki wydobyć polscy politycy i polscy historiografowie, dążąc do osiągnięcia statusu realistów. Realistów. I to też okazuje się bardzo często pewnym fetyszem i okazuje się, że ten realizm również może prowadzić na manowce, ponieważ ten realizm bardzo często polega na wyborze po prostu innej lojalności niż ta, którą wyznają przeciwnicy polityczni. Realizm polityczny w polskim wykonaniu niestety nazbyt często polegał na przesuwaniu wektora polskiej polityki, no jeśli nie w praktyce, to przynajmniej intencjonalnie, i przekierowaniu lojalności po prostu na inną akurat stolicę obcego mocarstwa niż ta, która w danym momencie rozdawała karty i dyktowała warunki. I między takim irracjonalizmem w polskiej historiografii i w polskiej polityce, a racjonalizmem, który bardzo często po prostu okazuje się dorabianiem teorii do lojalizmu, który jest posunięty do przyzwolenia na wasalizację, na kolonizację,
do takiego, między takim irracjonalizmem, a takim realizmem jesteśmy dzisiaj rozpięci. Przykłady. No, polska historia to już dotarło do coraz szerszych rzesz, nie tylko mas uczniowskich i studenckich, ale także nauczycielskich, akademickich. Historia cała kwalifikuje się do przepisania, do napisania na nowo. Ponieważ historia Polski była pisana dla Polaków, na użytek Polaków, bardzo często nie przez badaczy, dla których polska racja stanu i polski interes narodowy były wyznacznikiem czegokolwiek i imperatywem. Bardzo często historiografia polska była pisana przez ludzi dążących do wymazania przeszłości raczej niż do jej opisania, do wymazania przeszłości w duchu rewolucyjnym. Tak historię pisali oświeceni. Oni pisali ją właściwie tak, jakby już w uszach brzmiały im frazy z międzynarodówki, przeszłości ślad, dłoń nasza zmiata. Przecież już historiografia pisana przez Naruszewicza i Lelewela tak naprawdę polegała na zmiataniu śladów przeszłości, na przepisywaniu historii Polski tak, żeby jedyna konkluzja, jedyny wniosek nasuwający się oświeconemu czytelnikowi, no to właśnie była konieczność wywrócenia świata do góry nogami, zrewolucjonizowania polskiego życia, odrzucenie starego porządku, który zawsze był przedstawiany jako stare błędy. I to podkreślam, że to już oświeceni przeprowadzili tę masońską rewolucję, to nie dopiero za zaborów, nie dopiero za okupacji czy za PRL-u, to wtedy właśnie wynaleziono te narracje właściwie niezmienione. I za Piłsudskiego, i za Bieruta, i za Jaruzelskiego, i za Kaczyńskiego. Kaczyńskiego Lecha i Kaczyńskiego Jarosława. To samo można przeczytać o pewnych, albo też tego samego nie uświadczysz, w podręcznikach historii Polski. I zarówno w tych podręcznikach, w tych rozdziałach, które się odnoszą do historii XX wieku, do historii II wojny światowej, która dla uczestników tej konferencji jest dziś najważniejsza, ale także i tej historii dawniejszej. Przykład w sporządzaniu takiej nowej, jakby to powiedzieć, zupdate'owanej historii Polski. Walne dzisiaj zasługi ma profesor Andrzej Nowak, krakowski. Daje on kolejne tomy monumentalnego dzieła, jakim są właśnie dzieje historia Polski. No i im więcej tych tomów się ukazuje, tym bardziej widać, że to jest uzgadnianie starych iluzji z wymogami nowej mądrości etapu. Tam jest bardzo dużo poczciwych, bardzo dużo zacnych passusów. Tam jest, owszem, już niewątpliwie w dobrą stronę idąca jest dokonana korekta, tak powiem wprost, na korzyść katolicyzmu. To znaczy profesor Andrzej Nowak nie reprezentuje tego ducha historiografii protestanckiej i oświeconej, która katolicyzm deprecjonowała i która katolicyzm nawet w pewnych skrajnych przypadkach odsądzała od czci i wiary i wskazywała nie jako źródło istotne polskiej, specyficznie polskiej cywilizacji, ale raczej jako zakałę i przeszkodę na drodze rozwoju narodu. Owszem, tego profesor Andrzej Nowak dokonuje, wprowadzając do historii Polski, wyciągając na pierwszy plan na przykład figury świętych i błogosławionych. Tego za PRL-u nie było. Za PRL-u święci i błogosławieni to był kompletny margines, właściwie poza polem widzenia
historiografii oficjalnej. No, nieoficjalnej to właściwie nie było. Bardzo trudno jest pisać historię do szuflady, bardzo trudno jest pisać historię, zwłaszcza tak szeroko zakrojone projekty w drugim obiegu. Dlatego też, kiedy PRL się skończył, no to okazało się, że szuflady są puste, że to nie żadna cenzura zewnętrzna, instytucjonalna stała na przeszkodzie pisania historii prawdziwej, że no cóż, potrzebna jest jakaś baza, nawet i jakieś zaplecze instytucjonalne. To zaplecze instytucjonalne przetrwało PRL, a zatem dopiero w trzeciej dekadzie post-PRL-u dostajemy szerokie ujęcie, nowe ujęcie dziejów Polski. Ale ono, powiadam, jest nowe tylko w tej części. To jest jak gdyby historia PRL-owska, a więc w duchu Naruszewicza, Lelewela i innych poprzedników co do ogólnego zarysu pisana, i ta historiografia jest inkrustowana tylko pewnymi nowinkami, to znaczy starociami przezacnymi, które wcześniej były z tego obrazu wyeliminowane. Ale co się nie zmienia? Nie zmienia się oderwanie historii Polski od kontekstu kontynentalnego, światowego. To, co dzieje się w Polsce nazbyt często, na kartach także i tego nowego ujęcia historii Polski, dzieje się w sposób niczym szerzej niewytłumaczony. Królowie, owszem, ruszają na jakieś bitwy, jedne z nich wygrywają, inne przegrywają, ale właściwie nie wiadomo, z kim walczą i dlaczego. Podam konkretny przykład i niech to Państwa nie zdziwi, bo macie tu mówić o II wojnie światowej. Ale to jest a propos, tak? Krzyżacy, strażnicy ujścia Wisły, a zatem organizacja zbrojna, handlowa, kontrolująca handel środkowoeuropejski przez stulecia. W ujęciu pana profesora Andrzeja Nowaka to dalej jest abstrakcja, to znaczy to dalej jest, są kosmici, którzy wylądowali tam, usiedli na tym ujściu Wisły, przejęli Gdańsk i właściwie nie wiadomo, skąd się wzięli. Dlatego, że pytania o to, skąd się tam wzięli krzyżacy, no to już pewnie nie ma go tutaj, więc nie chciałbym być posądzony o jakąś nieuczciwą polemikę z ustawionym przeciwnikiem, który na tej konferencji nie będzie miał prawa głosu, bo jest nieobecny. Był obecny na drugiej konferencji w sprawie Piłsudskiego. Brawo. Ponieważ na tym, co usłyszał w internecie z pierwszej konferencji, postanowił się pojawić na drugiej i był incognito, siedział tam z tyłu na tej sali, nie w tym miejscu, ale ten, i wysłuchał niektórych wystąpień i sobie poszedł. Tak, no więc wszystkie pytania o to, skąd wzięli się u ujścia Wisły krzyżacy i dlaczego tam wylądowali ci kosmici i dlaczego tutaj zaczęli dokonywać socjopolityczno-ekonomicznej rewolucji, eksperymentów na bezbronnych zrazu kompletnie tubylcach. Wszystkie te pytania pewnie uznałby znakomity pan profesor za prowadzące w rejony jakiejś teorii spiskowej. Prawda? I tak jest z całą historią środkowoeuropejskiego Międzymorza, bałtycko-czarnomorsko-adriatyckiego, że oto, ale właściwie dlaczego, ale właściwie kto tak naprawdę pociągał sznurki, pytają ciągle jeszcze tylko rewizjoniści oskarżani przez zawodowych, profesjonalnych, akademickich mistrzów, celebransów historii narodowej, oskarżani w najlepszym wypadku o to, że hołdują teoriom spiskowym. Gdy tymczasem nie chodzi o żadne teorie, tylko chodzi jednak o jakiś opis, tak owszem, spiskowej praktyki w dziejach. I teraz wracając do XX stulecia,
Z całą pewnością dorobek tych konferencji dotychczasowych to jasno wyraża, a dzisiejsza konferencja to, jak wynika już z samego menu pasjonującego, dzisiejsza konferencja to potwierdzi, to jest kluczowy, chyba najważniejszy niedostatek w opisie naszej własnej historii okresu II wojny światowej, przyczyny i konsekwencje, że my patrzymy na to pole tutaj nad Wisłą, Odrą, Bugiem, a niewiele wiemy o tym, jakie wiatry wieją w górnych warstwach stratosfery i w jakim szerokim planie rozgrywają się także nasze narodowe dzieje. I to się wiąże też z pewnym utrwalonym w Polakach kompleksem, z takim fałszywym przekonaniem, że ta środkowa Europa, ta Polska, to jest gdzieś na końcu świata, że tam na przykład w Londynie czy w Waszyngtonie, to nikt się tym nie interesował, nikt nic o tym nie wie, jakież tam plany oni mogą mieć związane na przykład z uprawą zboża, czy przepędami bydła przez te tutaj przełęcze i równiny środkowoeuropejskie. Tego nie ma. Paradoksalnie być może ostatni moment, kiedy Polska była zdolna do tego, żeby lepiej rozumieć swoją sytuację, to jest moment, w którym Polska upada. Moment, w którym na przykład król Stanisław August przez dłuższy czas żyje niestety niezrealizowanym, niespełnionym mirażem uruchomienia handlu czarnomorskiego. Prawda? Handlu czarnomorskiego, co byłoby rzeczywiście przebiegunowaniem mapy nie tylko handlu, ale w ogóle geopolityki europejskiej. Teraz historiografia polska nie stawia pytania o to, dlaczego to się nie stało i w czyim interesie by to było, a jakie interesy by naruszało uruchomienie tego handlu odeskiego słynnego, który miał wreszcie pozwolić się odbić królowi Stasiowi, spłacić jego długi, tak jak wcześniej słynne manufaktury Tyzenhausa. Nie ma pytań o to. Londyn, Waszyngton, no Paryż gdzieś tam się pojawia na horyzoncie polskiej historiografii, ale generalnie jesteśmy, jak to sformułował celnie, ale właśnie zawężając horyzont boheński, jesteśmy między Niemcami a Rosją. Polska myśl polityczna, a także refleksja historiograficzna nie sięga dalej. O Paryżu wiemy tylko dlatego, że w Warszawie mamy, prawda, ciągle mamy plac Napoleona, tam zrekonstruowane to po piersie. I to jest oczywiście choroba umysłowa, no bo kult nabożny, którym Polacy otoczyli Napoleona, do dzisiaj go utrzymując w swoim hymnie, no to jest tylko reprodukowanie tego zespołu urojeniowego, który polska historiografia prezentuje. Dlaczego moje, nie referat, ale zagajenie tej konferencji zatytułowałem między Monachium 2.0 a Jałtą Plus? No właśnie dlatego, że szukając dróg wyjścia z tej pułapki geopolitycznej, w której się znajdujemy, a w której to pułapce skutecznie utrzymuje nas także właśnie, jak się powiedziało, fałszywe rozpoznanie historii i snucie tych fałszywych narracji, tej hagady patriotyczno-poprawnej, którą się żywią kolejne pokolenia. Szukając dróg wyjścia z tej pułapki, Polacy instynktownie czy też rozumowo, ale ograniczenie wędrują w tych dwóch kierunka, które w moim rozumieniu historii XX wieku wyznaczają właśnie Monachium, te dwie nazwy geograficzne, Monachium i Jałta. Jedni chcieliby się załapać na udziałowca Monachium, chcieliby wreszcie być zaproszeni do stolika, przy którym dzielone będą łupy przez dużych mocarzy, a inni chcieliby znaleźć się w Jałcie, ale właściwie nie wiadomo, czy bardziej. To są dwie szkoły.
tak? Znaleźć się w Jałcie jako lokaj czy to Stalina, czy Anglosasów. To są aspiracje polskich polityków. Czy to są aspiracje niepodległościowe? No, jednoznacznie stwierdzić trzeba, że nie. Dzielenie łupów to jest coś, co najwyraźniej ma urok dla stojących dzisiaj na narodu czele. Oni wyciągają taki pseudorealistyczny wniosek z tych lekcji historii, które sami słabo odrobili, no, że teraz wreszcie trzeba przestać się krygować i trzeba pójść pod rękę z jakimś mocarstwem na jakąś wojnę napastniczą po to, żeby potem partycypować w dzieleniu łupów. Czy to doprowadzi do wolnej, wielkiej, pięknej Polski? Nie tylko powątpiewam, ale jestem przekonany, że to jest fałszywa ścieżka, że to byłby tylko pomysł na zutylizowanie tej smętnej resztki potencjału narodowego, tego kapitału państwowego, którym dysponujemy. Druga ścieżka, nic nie robić, na żadną wojnę nie chodzić, szukać tylko możliwości spekulacji na tej giełdzie mocarstw, komu można by się taniej sprzedać i której klamki się uwiesić. To są słabe perspektywy. Pytanie, czy możemy się wydobyć, opowiadając sobie historię do spodu, do bólu, głębiej, pisząc od nowa historię XX wieku, ale także i tę dawniejszą. Wracając do pana profesora Nowaka, którego się tutaj czepiłem jako pars pro toto, ale to jest duży okaz, prawda, takiej hagady patriotyczno-poprawnej, no to właśnie w tym tomie najnowszym Dziejów Polski mamy wiek rewolucji protestanckiej, w której Polska znowu jakby udziału nie bierze. Jakby była wyspą samotną, jakby nie docierały tutaj do Polski nici żadnych intryg i tak jest spisków, właśnie tej praktyki spiskowej. No dla mnie takim kardynalnym tego przykładem będzie fakt, że nie pojawia się, czy nie urasta, bo może gdzieś tam jest wzmiankowana, ale nie urasta do rangi stosownej dla siebie, do rangi pierwszoplanowego aktora tamtych dziejów, na przykład postać Józefa Nazi, czyli żydowskiego księcia, króla, który przez długie lata pozostawał de facto ministrem spraw zagranicznych sułtanatu tureckiego. I polska historiografia nie widzi tego, jak monumentalna jest ta postać. I polska historiografia, na usprawiedliwienie można dodać, że także i europejska, światowa, nie widzi korelacji między imperializmem osmańskim, tureckim, a rewoltą protestancką, która z perspektywy Konstantynopola jest po prostu pożyteczną dywersją na tyłach. I w tę dywersję Konstantynopol inwestuje. I to są już nie żadne teorie spiskowe, nie żadne hipotezy badawcze, tylko to są fakty historyczne notowane. Protestanccy książęta na garnuszku u sułtana tureckiego. Nie ma o to pytań, więc nie będzie odpowiedzi. No i więc jeszcze bankierzy i kupcy. Ach tak, no bo Józef Nazi przecież znalazł się w Konstantynopolu, wykonawszy szereg akcji w finansach europejskich, a wywodził się z rodziny portugalskich Maranos, którzy przez bodajże Niderlandy właśnie ostatecznie powędrowali do Konstantynopola, ponieważ to Imperium Osmańskie jest wówczas największą na świecie ojczyzną Żydów. Nie Rzeczpospolita Obojga Narodów, uwaga, w tamtej epoce, ale Imperium Tureckie gromadzi najliczniejszą diasporę żydowską. I teraz ciągnę ten wątek, ale to nie jest tutaj dygresja, nie a propos. Żydzi jako najliczniej
zgromadzeni w Imperium Osmańskim, są również i działają jako osmańscy państwowcy, dzisiaj byśmy powiedzieli. Oni są najlepszymi patriotami, są największymi osmańskimi imperialistami, ponieważ Imperium Osmańskie postrzegają jako, bardzo sensownie i to im się potwierdza w praktyce, jako taran, którym będą mogli zmiażdżyć, znieść Christianitas. Tak jest. A zatem sojusz ponad podziałami, taki zdawałoby się egzotyczny, Imperium Osmańskiego z rewoltą protestancką, Lutra, Calvina et consortes, czy raczej tych monarchów, którzy postawili na rewolucję protestancką, czy może rewolucja protestancka postawiła na nich, to jest motor dziejów w tamtej epoce, ta synergia, prawda? Nie ma tej synergii na horyzoncie polskiej historiografii. W związku z tym, skoro tego nie zrozumieliśmy i nie widzimy w wieku XV, nie widzimy na przykład wielkiej rewolucji przemysłowej, która poprzedza rewolucję protestancką, a ta rewolucja przemysłowa się dokonuje bynajmniej nie na Wyspach Brytyjskich, tylko dokonuje się w Europie Środkowej, szeroko rozumianej, od Turyngii po Siedmiogród. Jeśli tego nie widzimy, no to nie zrozumiemy właśnie tego, co nam się przytrafiło w wieku XVI, a skoro tego nie przetrawimy, to wiek XVII jest dla nas dalej de facto zagadką i wiemy o nim tylko tyle, ile Henryk Sienkiewicz był łaskaw napisać i polski inteligent z tego właściwie czerpie wiedzę o historii. Polski inteligent wie o historii tyle, ile napisali Sienkiewicz, Mickiewicz w Panu Tadeuszu, to jest ogólny zarys, to jest ten kontur. No i państwo tutaj podejmujecie wysiłek przepisywania historii. Nie da się dokonać tego dzieła, oczywiście no, właśnie kontynuując tę hagadę patriotyczno-poprawną, a wyznacznikami tej hagady są pewne tabu w historii. Są pewne granice, są pewne blokady. No najważniejsza blokada, to już właściwie w tej historii XVI-XVII wieku widzimy, to jest słoń w menażerii, to znaczy polityka żydowska. Polityka żydowska w świecie ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej. Ponieważ polscy historycy, akademicy zawodowi uparcie usiłują tego słonia w menażerii nie zauważać i nawet w kolejnych pokoleniach już się wdrożyli do tego, że on istotnie nie działa i nawet dzisiaj powstają przecież prace w dziedzinie geopolityki poniekąd pionierskie i wszystko tam jest, jest Waszyngton, jest Berlin, jest Moskwa i Pekin nawet, ale rzecz jasna nie ma polityki żydowskiej jako czynnika. Już nie twierdzę głównej determinanty, ale czynnika, który powinien być uwzględniony w tej historiografii. Podam jeden konkretny przykład, dla mnie spektakularny. 100 lat temu wydana została w Wiedniu książeczka Juden und der Polnische Aufstand 1863, Żydzi i Powstanie Styczniowe. Autorem tej książki jest żydowski syjonista, notabene Nachum Welnatan Gelber, lwowska szkoła historyczna, jeszcze w latach 30. wyemigrował do Palestyny i tam pisał, był twórczy do lat 60. Książeczkę Żydzi a Powstanie Styczniowe wydał na początku lat 20. XX wieku. Ta książka figuruje w polskiej historiografii, weszła do niej no, w bibliografiach. Tak? Jest bibliografia Powstania Styczniowego i tam ta książeczka jest wymieniona. Stefan Kieniewicz, pisząc swoje monumentalne dzieje Powstania Styczniowego, gdzieś tam tego Gelbera odnotował, nawet się odniósł do jakiejś kwestii, ale nie odniósł się nikt do tego, co jest tej pracy istotą. A istotą tej pracy jest właśnie odkrycie pewnego istotnego elementu
spiskowej praktyki dziejów powstania styczniowego. Konkretnie chodzi o korespondencję dotyczącą rabina Bermeiselsa, który, jak stwierdził Gelber, powtarzam, nie żaden straszny tam Giertych starszy, czy jakiś inny podpadający pod paragraf antysemicki historiograf, tylko syjonistyczny badacz bezstronny w archiwach wiedeńskich odkrył korespondencję w sprawie rabina Bermeiselsa sygnowaną przez Rothschilda wiedeńskiego, którego, jak się okazuje, Bermeisels, inicjator Majdanu, że tak dziś powiem, warszawskiego roku 1861, czyli tych demonstracji wynikłych z masakry na placu zamkowym. Rabin Bermeisels w ośrodku Polin, tam ma osobną ścianę, w ogóle jest bohaterem historycznym, bohaterem tego rzekomego zbratania Żydów z Polakami. Żydzi jako najlepsi polscy patrioci. Rabin Bermeisels okazuje się agentem wiedeńskiego Rothschilda, delegowanym do Królestwa Polskiego, w czym Moskale się tam w porę połapali, próbują go z Królestwa relegować, ale Rothschild pisze: proszę tego nie robić, bo to jest znany mi bardzo dobry człowiek, ten Bermeisels, prawda? Więc mamy tego kalibru, powtarzam, fakt, a nie hipotezę, bo są dokumenty, Gelber przytacza tę korespondencję, ale tego od 100 lat nie ma w historiografii polskiej. I powstały przecież nie tylko historia powstania styczniowego Kieniewicza, ale w latach 60. za Gomułki powstała w ogóle taka dwujęzyczna edycja monumentalna, dokumenty do historii powstania styczniowego, i tam wszystko zreprodukowano, nawet gazetki podziemnie, prawda, przez agendy rządu narodowego drukowane i kolportowane. To wszystko można tam przeczytać. To są łącznie tysiące stron, ale Gelbera od 100 lat nikt nie przetłumaczył na język polski. No i skoro tak, skoro można napisać tom dziejów historii Polski XVI wieku i Józef Nazi z Konstantynopola, portugalski Marano, w ogóle nie wychodzi tam na pierwszy plan tej historii. Skoro można pisać historię powstania styczniowego i od 100 lat nie wprowadzić do polskiej historiografii czegoś, co wprost się do niej odnosi, bądź co bądź, to nie jest tak częste, że na świecie ktoś pisze o polskim powstaniu książkę, prawda? To można wszystko. I cała historia XX wieku, i historia II wojny światowej, i obawiam się, że także historiografia dzisiaj pisana najbardziej, jak można sobie wyobrazić, bezceremonialnie abstrahuje od faktografii. Życzyłbym Państwu, żeby dorobek tych konferencji przekroczył ściany tej salki, żeby te tomy, które tutaj powstają, żeby się rozmnożyły, no i żeby zbłądziły pod strzechy. Państwo tutaj dokonujecie bardziej takich wstępnych rekonesansów na rozmaite pola. Niczujecie biografię i odkrywacie właśnie jakieś, wprowadzacie do polskiej historiografii pozycje wcześniej może nawet nie nieznane, tylko świadomie ignorowane przez poważną akademicką historiografię z obawy posądzenia o teorie spiskowe czy antysemityzm. Państwo się takich posądzeń, jak widać, nie boicie, nie przejmujecie się, nie ulegacie dyktatowi patriotycznej politpoprawności. Ja bardzo za to dziękuję i opuszczam to miejsce dla prelegenta. Siadam na krzesełku i słucham pilnie pierwszego wykładu, który inauguruje te konferencję. Jeszcze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze taka dygresja. Kiedyś w czasie, kiedy część posłów w parlamencie polskim walczyła o ustawę upamiętniającą ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, była taka demonstracja pod Sejmem, którą prowadziłem zresztą, przemawiałeś i wtedy powiedziałeś, że na przykład
przyczyny rzezi wołyńsko-galicyjskiej sięgają także nie tylko do Moskwy, nie tylko do Berlina, ale także do Londynu. No, niedługo potem ukazały się ciekawe wydawnictwa, które pokazywały, że wysłannicy z Londynu, oficerowie byli w oddziałach UPA jako obserwatorzy i, że tak powiem, jeździli tam dosyć regularnie. Tak jest. To zostało przypomniane, szanowni państwo, w kolejnym ukraińskim chyba właśnie numerze czasopisma Szkoła Nawigatorów, które bardzo serdecznie państwu polecam, dlatego że autorzy publikujący na łamach tego czasopisma właśnie z całą pewnością wykonują te dobrą robotę, czasem naiwnie, a czasem bardzo podchwytliwie, zaglądając pod podszewkę oficjalnej historiografii. Z takich innych spraw to tutaj wiszą obrazy. W słowie naiwnie nie ma. Nie chciałbym, żeby ono brzmiało lekceważąco, deprecjonująco. Co jakiś czas zmieniamy jak gdyby tutaj wystrój. Tutaj teraz są obrazy i zdjęcia z Krymu i właśnie z Jałty. Bardziej współczesne, no bo tutaj jakaś miasto i plaża i pomnik Lenina i różne inne rzeczy na niektórych się znajdują, ale jest trochę też przyrody, żeby przypomnieć, że właśnie jest ta smutna rocznica Jałty. No myślę, że warto właśnie o takich sprawach, jak właśnie ci kupcy odescy i weneccy wcześniej, o czym Szekspir zresztą pisał, wspominać, bo to są te wątki ukrywane. A jeszcze zanim wstaniesz i zajmiesz miejsce na widowni, to bardzo bym cię prosił, żeby w imieniu uczestników naszej konferencji przekazać pozdrowienia i życzenia dla Krzysztofa Bosaka, który dzisiaj staje na ślubnym kobiercu i zdaje się, że będziesz uczestnikiem tej uroczystości. Staje przed ołtarzem, tak? Poważna sprawa, prawda? To nie tylko kobierzec, ale i przysięgi na wieczność. Jasne. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże młodej parze. Dziękuję bardzo.